Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj jest środa i kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Dzisiaj przyrządzimy... Jeżeli chodzi o składniki, to bazą jest tofu. Mamy tutaj ekologiczne tofu. Bardzo ważna rzecz, musi być twarde. Wybierajcie twarde, nie miękkie, takie kremowe, bo inaczej prawdopodobnie nam się rozpadnie. To tofu sobie zamarynujemy w takiej marynacie składającej się głównie z sosu sojowego tamari, odrobiny oliwy i troszeczkę dodamy czosnku. Potem to wszystko nam się zamarynuje i zrobimy taką panierkę ze skrobi kukurydzianej, a potem będziemy piec w piekarniku. Zaczynamy od przyrządzenia marynaty. Jeżeli Was interesuje temat sosów sojowych bardziej niż przeciętnego użytkownika, zapraszam na filmik, który tutaj podlinkuję. Tam tłumaczę, czym się różni sos sojowy tamari od soju albo od aminokwasów kokosowych. Dajemy jedną łyżkę sosu sojowego tamari. To jest wersja bez pszenicy, tak w dużym skrócie. Do tego jedna łyżka oliwy. I damy troszeczkę czosnku. To jest łyżeczka nawet w środku. Ok, szybkie mieszanko. Ok, nasza magiczna marynata już jest gotowa. Tak, zostawiamy tofu na około 5 minut, żeby troszeczkę nam się, mówiąc po krakowsku, przegryzło. Nie wiem, czy u Was też tak się mówi, ale w Krakowie, jeżeli coś się marynuje, to się przegryza. Ok, zostawiamy to na 5 minut i wracam do Was za chwilę. Biorę sobie dwie łyżeczki skrobi kukurydzianej. Do tego dodaję około 1/3 naszego tofu. Zamykamy woreczek tej czary mary tofu zapanierowane. To jest fajny sposób, bo cała skrobia nam się wchłonie, przyklei tak, że nie będzie nam się brudzić pewnie też nasz papier do pieczenia. Ok, gotowe. Woreczek oczywiście należy potem umyć, użyć ponownie, także nic się nie marnuje. Wygląda na to, że jest gotowy. W międzyczasie nam się nagrzał piekarnik do około 200 stopni. Wsadzamy tofu na 15 minut i będziemy je obracać potem. 15 minut pieczenia za nami. Już w całym domu ładnie pachnie tak czosnkiem, sosem sojowym i tofu. Ok, ja to wszystko obrócę, żeby nam się przypiekło też z drugiej strony. A w międzyczasie Wam opowiem, o co chodzi w serii Tego jeszcze nie jadłem. Ci, którzy nas oglądają po raz pierwszy, przygotowujemy w tej serii przepisy, których nigdy wcześniej nie robiłem, po to, żeby Wam pokazać, że gotowanie wcale nie jest trudne i warto eksperymentować w kuchni, warto szukać różnych przepisów w książkach, w internecie i próbować je samemu w domu. Gotowanie to nic trudnego. Zresztą ten odcinek, mam nadzieję, że to udowodni. Zobaczymy, co nam wyszło. Tak się prezentuje nasze tofu. O, jest już chrupiące. Pora teraz na test i pamiętajcie, jeżeli filmik Wam się podobał, klikajcie łapkę w górę, będą Wam się pojawiać kolejne nasze filmiki, będziecie na bieżąco, teraz 2 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i w każdą środę wieczorem, nowy film na kanale, a najlepiej to w ogóle subskrybować kanał. Także dziękuję za łapki w górę i teraz test, zobaczymy, co nam wyszło i czy można gotować w domu. Kurczę, powiem Wam, że 100 razy lepsze niż zwyczajne tofu. Naprawdę mi smakuje. Nie jestem jakimś wyjątkowym fanem tofu, ale to jest naprawdę dobre, chrupiące. Można jeść samo, można jeść sosem, podejrzewam, jako taki na imprezę dip, znaczy nie dip, tylko przekąska, snack na imprezę. To jakiś dip, będą goście zachwyceni i muszę spróbować to zrobić z makaronem, jakiś słodko-kwaśny makaron. Coś takiego, naprawdę rewelacyjny przepis. Fajnie, że na to trafiłem. Spróbujcie koniecznie chrupiące pieczone tofu. Naprawdę super przepis. Widzimy się w kolejnym filmiku w poniedziałek. Do zobaczenia. Cześć.